Hej, hej, z tej strony Unik. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Gramy w The Forest Solo. Jest to już trzeci odcinek na moim kanale, więc zapraszam do oglądania. Tak więc witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Jak widzicie, troszeczkę już poszerzyłem tutaj baskę, tak więc te mury są troszeczkę większe. Oczywiście tutaj już prowizoryczna budowa domku. To jeszcze sporo pracy nas czeka. Tutaj będzie wieżyczka. Tutaj też jeszcze trzeba troszeczkę dopracować to wszystko. Zrobiłem na razie bramę. I tu też zrobiłem bramę. Taka ło. Myślę, że może tam schod jakiś zrobię albo coś. Jeszcze się pomyśli. Porobiłem sobie w międzyczasie troszeczkę już tutaj jakieś, wiecie, rzeczy. Torby na patyki sobie zrobiłem. Torbę do zbierania jagód. Torbę na małe kamyki. No i to chyba w sumie wszystko. Tak, w dzisiejszym odcinku plan jest taki, żeby jeszcze tutaj polecieć do jaskini po tą piłę i może po katanę, jak nam się uda ją zdobyć. Aha, jeszcze coś wam pokażę, co zbudowałem. Oczywiście saneczki też muszą być. Tutaj zbudowałem taki mini magazyn, który tutaj przechowywał drewno. W razie jakby, wiecie, naszą jakaś ochota, żeby coś fajnego zbudować, to sobie tutaj sobie będę przechowywał tutaj to drewienko. Tylko jeszcze nie dokończyłem, bo parę patyków muszę pozbierać. Także pierwsze zadanie jest takie, że dokończymy ten magazyn. Ja sobie jeszcze wezmę te wszystkie saneczki, tutaj sprowadzę. No, mam nadzieję, że doczekaliście się w końcu odcinka z The Foresta. Cieszę się bardzo, że oglądacie mnie cały czas. Że mnie tak wspieracie we wszystkim, naprawdę. To wiele dla mnie znaczy. Niedługo pojawią się kolejne odcinki z Last Day on Earth, także nie martwcie się o to. Czekajcie, co ja zrobiłem? Dlaczego? Nie mogę go zjeść? Jeszcze się nie wysuszyło, czy co? A może i tak. To w sumie, wiecie co? Zrobimy to tak. Bierzemy sobie króliczkę. I go tu upieczemy. Czy już go mogę zjeść? O! Nie wiem, o co kaman. Prześpimy się. Zapiszmy sobie. I dobra. Bierzemy saneczki kolejne. A jeszcze pisaliście, żebym sobie zdobył Flargana. Z tego co pamiętam, Flargan jest na zimie. Kiedyś był gdzieś indziej. Pamiętam, że był na takiej małej wysepce, ale oni to przenieśli. I teraz jest na zimie. A dokładnie chodzi tutaj o rozbity samolot. Albo przynajmniej część samolotu. Tam się właśnie znajduje Flargan, także po Flargana pójdziemy może w następnym odcinku, a na razie próbujemy zdobyć tą katanę. I przy okazji pamiętam, że przy katanie była też lotarka, także to też spoko. Lizard, chodź tu. A mam ci, dziadu. Dobra, szybko skurujemy.
Dobra, ostatnie saneczki nam zostały. Dlatego możemy już powiesić. No, nazbieramy tutaj drewna. Do sanek, zapełnimy sanki i dokończymy to i lecimy na jaskinię. Tylko jeszcze wcześniej pójdziemy do wioski i zbieramy jakieś rzeczy. Dobra. Widzicie, tutaj stosowałem się do waszych rad, żeby sobie dodać te piórka do tej siekierki. I naprawdę troszeczkę szybciej ona lata teraz. Jest wydajniejsza na pewno pod względem tej szybkości. O cholera. Jaj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 
A no i ostatnimi czasy mi tutaj koledzy przychodzą. Jak wiecie, nie mogą się już doczekać, że staną strzałę w głowę. Dlatego sobie zbudowałem takie o tam o ognisko. I dzięki niemu, temu ognisku wrzucam sobie tych nieproszonych gości, tak, i ich przepalam na kości. Jakie rymy. No i mogę sobie później zrobić zbrójkę. Także na mnie jak najbardziej na plus. Polercia, nie mam. Nie mam już jedzenia. To niedobrze. Ładujemy. Co jeszcze chciałem powiedzieć? Na 200 subów planuję zrobić streama. Na pewno pojawi się tutaj z Last Day on Earth trochę. A co do przyszłości kolejnych tutaj, co do przyszłości kanału, to na pewno będą się pojawiać jeszcze stopniowo jakieś inne serie. Możecie jeszcze napisać, z czego byście tak, wiecie, chcieli na 100% jakiś gameplay, na przykład, nie wiem, czy odpowiadałby wam CS przykładowo, czy odpowiadałbym wam jakiś GTA 5 na przykład. Czy może byście chcieli na przykład jakieś inne gry survivalowe, takie mobilne, jak Westland Survival, czy coś tego typu. Dobra. Dobra, łyknijmy sobie Mirindę. Reklama alert. Dobra. Mamy trochę tych patyków, to dobudujmy. W międzyczasie jeszcze pozbieramy. Ale cholera, ewidentnie tutaj za szybko ta energia schodzi. To jest trochę irytujące. Oho! Dobra. Sam się o to prosiłeś, kolego. Bania. Ja się tu z nimi nie potyczkuję. Ale nie przeprowadził kolegów, chyba. Oj, oj, oj.
patrzcie. Podpalił się! Ale łeb. A z tobą już się raro rozprawię. Oj. Aha. Sam się podpalił, ale czub. Ej, on jeszcze żyje? No. Cholera. Nie drzy się, babo. No zobaczcie, no. I czemu ognisko się rozwaliło? Ej, ognisko mi się rozwaliło. Ej, no tak nie może być. Musimy odbudować ognisko. Panie. To tak nie może być. Jeżeli odcinki wam się podobają, to oczywiście zostawcie łapeczkę, zostawcie komentarz, zasubskrybujcie, bo to naprawdę wiele dla mnie znaczy i motywuje do pracy. Zapraszam was jeszcze na mojego Discorda, oczywiście link macie w opisie. Nie mam już jedzenia, cholera. Dobra, podpalamy. Idziesz ze mną. No, tak jak już mówiłem, do eksploracji to my tu mamy naprawdę mnóstwo rzeczy. Przede wszystkim te jaskinie. Zaraz się do nich wybierzemy. Ja sobie jeszcze tylko właśnie tutaj zrobię tą zbrojkę. Ciach, ciach. O. Jeszcze mi się tu przepalają materiały. Oj, przepraszam. No, już trochę mamy tej zbrojki. Na razie mamy tutaj budowane. Bierzemy sobie ostatnie kości. Dobra. Ale tak, zanim jeszcze pójdziemy na wyprawę, oczywiście lecimy sobie do wioski tych moich tutaj sąsiadów, których darzę ogromną sympatią, naprawdę. No cholera, wiecie, mam te karnistry, te zbiorniki z paliwem, ale nie mam piły, no i to jest właśnie ten problem. Nie mogę zbierać następnych już tutaj. Dobra, o ile jeszcze tutaj są te pudełka z tym, skrzynki z piciem, to już z batonami może być trochę ciężej. Patrzę, gdzie jest moja dzitka. Nie wiem, a jakby na przykład się zrespiły te walizki gdzieś przy samolocie? Czy jest szansa na to? Chyba nie, co?
A to kawał drogi był. Dobra. Będziemy musieli. Będziemy musieli coś chyba poszukać. No jak nie to odpalę ognisko. Ale jednak mimo wszystko liczę, że coś się uda znaleźć. Jakiegoś batona chociaż. Tak szybkie można jeść? Kontrujące. Dobra, o ile wiem, gdzie jeszcze piła jest, to naprawdę z kataną może być troszkę ciężej. Tak więc udajmy się może po piłę pierw. Wybaczcie, musiałem zrobić małe cięcie. Ale już jestem. Chodź tutaj. Ja, szczureczko moja. Dobra, i wspominałem wcześniej, że samolot, czy część samolotu była na jakiejś wycepce. I właśnie ona się znajdowała tutaj. Tutaj, dokładnie tutaj. W tym miejscu, na tej wycepce. A teraz przeniesie na zimę, a zima jest. A zima jest łotam. Także na zimę udamy się troszeczkę później. Jakaś walizeczka. Do zastrój. Jak sobie to ja mam kurteczkę moją. Tamte mi się nie podobają. O, są jakieś walizeczki. Proszę, żeby tylko były batoniki. Jest jakiś baton. Ciach-ciach. Alkoholik, bateryjki, wszystko jest. Pięknie. Piłeczka. To już wszystkie walizki. Wygląda na to, że tak. Dobra. Jesteśmy już blisko tej jaskini, gdzie mam nadzieję, że będzie ta piła. Wiecie co, ja po prostu jak znajdę tą piłę, to później zrobię cięcie, jak będę już przy jaskini, w której znajduje się ta katana, bo będę musiał chyba odpalić przeglądarkę, bo nie wiem, gdzie, nie mam pojęcia, gdzie jest katana. A to chyba wiem, co to jest. Tutaj będzie. Na tym obrazku są pokazane części do tego pistoletu. Zobaczmy, czy to wszystko już tutaj jest. Czy wszystko znaleźliśmy? Jakieś namioty są. Chyba wszystko. Bibla. Dobra. Trzeba szybko batona zażyć. O Boże, to jest kiedyś taki mrok, że aż mieciarki przechodzą. Przynajmniej jeden baton. Ja wezmę sobie, pozwolę. Na miotacz ognia taki. Prowizoryczny. Jezu. Mam na zawał, patrz tutaj. Co jest tam? Za kwalungu to lepiej nie sprawdzajmy, co tam jest. Bo to się źle skończy. To się zawsze źle kończy. Dobra. O,
Wiecie co? Mamy znalezionych pasażerów. Pieniążki i zegarki są. Dobra, będzie można jakieś bomby zrobić też. Co to jest? Jest kawałek części robocika Timiego. Dobra, mamy to. Ale mamy tutaj też ognisko. Skorzystajmy z niego, żeby troszeczkę się podgrzać i kupić sobie tutaj lizarda. Ja powiem wam szczerze, że naprawdę lubię takie takie gry właśnie jak The Forest, eksploracje takie, taki mrok też. W ogóle strasznie lubię sandboxowe gry. Tak jak na przykład Fallout, te questy, to wszystko i naprawdę są moje klimaty. Oczywiście liniowe gry też lubię, jest sporo takich dobrych tytułów, jak na przykład The Last of Us. Dobra, wcinamy to. Spadamy. Możecie też w komentarzu napisać, jakie wy lubicie gry, co lubicie grać, co wam sprawia przyjemność. A ja tymczasem będę próbował się nie zabić. Będą licho. Cholercia, cholercia, cholercia. Miejmy nadzieję, że to mimo wszystko się dobrze skończy. Albo się zaraz jeszcze okaże, że znajdziemy coś innego. A może jednak będzie piła. Jest piłeczka, proszę państwa, mamy to. Super, udało się w końcu. I kolejni pasażerowie odnalezieni. Zobaczmy sobie, jak to wygląda. 12 z 43, no dobra. Wypadałoby dobrze te jaskinie przetrzepać. Dobra, pójdziemy może w tę stronę. Znajdziemy tu coś jeszcze ciekawego. O, już widzę, że tam ktoś jest. Nie drzy się. Dobra, leżysz. Kolejny. O Jezu, płody. Alkohol. Tu jest jakaś znajdźka kolejna. Still missing. Jakieś zaginione dzieci. Boże. Te płody to patologia. No i nie ma. Skończył się dezodorant. Tam lakier do bossów. Ale one się drą. O ty dziadu. Chodź tutaj. Ja cię nie odpuszczę. Umieraj. Patrzcie, mamy tą piłkę. Mam na sobie krew. No jest, to jest masa eksploracji. Ale wiecie co, skoro już tu jesteśmy, musimy tutaj podłożyć dynamicik. Podłożyć albo rzucić. Chyba też zadziała. No i
działa. A to nie było zbyt mądre znowu. I po co ja tutaj zjeżdżam? Co ja tutaj znajdę? Znowu jakaś znajdźka. Znowu zaznaczona część do pistoletu. I są też naboje do tego pistoletu. Idziemy dalej. Generalnie teraz chcę wyjść na powierzchnię, ale jak już tutaj jesteśmy, to zobaczymy, co jeszcze możemy znaleźć. W razie czego. Aha, czyli płody i kanibal, dobra. Dychać. Dobra. Tak coś czułem, że znajdziemy tutaj czekan. I tutaj mamy też reklamę naszej piły. A my tymczasem stąd spadamy. I mam nadzieję, że tędy jest już wyjście. Jezu, co tu się dzieje jeszcze? Kolejni. Nie, no dobra. Taksańska masakra, piła mechaniczna. Wyjść, koledzy, nie blokujcie mi drogi, bo źle skończycie. Otonik. Wspinaj się, wspinaj się. Boże, ile razy ja tu już spadłem, to naprawdę bajka, bo Boże, błagam, żebym teraz stąd wyszedł. Please, 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 please. Nie chcę tu umierać. Nie chcę tu umierać. No dobra. Co to za dźwięki? Ale udało się wyjść. Udało się wyjść. Dobra, moi drodzy, ja tutaj zrobię cięcie i jak będę przy jaskini z kataną, to się widzimy.
Dobrze, moi drodzy, tak więc jesteśmy już z powrotem. I okazuje się, że to jest ta jaskinia, w której właśnie znajdziemy katanę. Tak więc schodzimy sobie. Albo raczej zjeżdżamy. To oczywiście w międzyczasie zbieramy sobie tutaj potrzebne rzeczy, takie jak szmatki i tak dalej. Kolejne znajdźki tutaj. To jest coś od robota, tłów chyba. Kolejne malunki Timiego. Tutaj też. Dobra. Ja tam już słyszę takiego fajnego mutanta. Pewnie też. On sobie tam jest. Ale my nie mamy potrzeby chyba tam iść. Kierujemy się cały czas tymi kładkami. Boże, ale to są dzikusy. Cały czas idziemy w dół. I jesteśmy. Dokładnie, w tym miejscu znajduje się katana. Co to są za dźwięki? Patrzcie, ile kasiory. Bierzemy sobie wszystko. Flary, leki, jedzonko. Zegarków mnóstwo mamy. Czy co, może uda nam się zrobić tutaj. To bombki. Tak. I mamy, proszę państwa, katanę. Tu są jeszcze jakieś płyty główne, alkohol. Alkohol by się bardzo przydał nam teraz. Są karnistry z benzynką, w razie jakby nam zabrakło. Ale naprawdę dźwięki są tak przerażające czasami. Okej, okay. I w tym miejscu znajduje się latarka jeszcze. Mamy latarkę. Zobaczymy sobie, jak działa. No, działa bez zarzutów. Tutaj jeszcze mam dodatkowe jakieś skrzynki z biciem. No i dobra, moi drodzy, to chyba wszystko w tym odcinku. Także dziękuję, że obejrzeliście ten odcinek. Jeżeli film wam się spodobał, to nie zapomnijcie go ocenić. Zostawcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie mój kanał. Zostawcie dzwoneczek, żeby być na bieżąco. I co? Widzimy się w następnych odcinkach. Hejo!